Cześć, witajcie. Wiem, że żyjemy obecnie w bardzo dziwnych czasach. Jest chaotycznie, jest trochę strasznie. Ludzie panikują. Ja przyznam się, że też miałam mój moment parę dni temu. Ale dzisiaj chciałam się do Was odezwać, nagrać filmik, wysłać Wam dużo miłości, wsparcia z mojego tutaj kącika w Anglii i powiedzieć Wam, jak to wygląda u mnie, jak i również może dać Wam parę wskazówek, parę rad, które ewentualnie mogą Wam się przysłużyć tego, w jaki sposób teraz radzić sobie z tymi zmianami, które są tutaj i które najprawdopodobniej będą z nami jakiś czas i przejść przez ten etap dość traumatyczny, nie tylko dla nas samych, ale dla samej Ziemi, żebyśmy wyszli po drugiej stronie silniejsi, mądrzejsi i bardziej odpowiedzialni jako ludzie, jako dorośli. Czyli tak, co się tutaj u mnie dzieje? Well, przede wszystkim słucham, co się dzieje. Staram się w jak najlepszy sposób brać udział w tym, żeby być rozwiązaniem w sytuacji z koronawirus, jak i również nie panikować i nie poddawać się całemu temu prądowi strachu, który obecnie panuje na naszej ziemi. Musiałam zrobić parę rzeczy, które były oczywiście bardzo dla mnie rozczarowujące, ale tak postępujemy, kiedy jesteśmy odpowiedzialni, czyli musiałam zrezygnować z paru wycieczek, które miałam zaplanowane, parę wyjazdów, także na tą chwilę planuję zostać tutaj w Anglii. Być może, że Anglia również zamknie granice. Wiem, że w Polsce najprawdopodobniej tak się stanie po tym, co było we Włoszech. Osobiście myślę, że im szybciej będziemy działać, tym lepiej, tym szybciej przez to wszystko przejdziemy, bo jeżeli podejdziemy do tego zbyt lekko, no to wiadomo, może się tylko sytuacja pogorszyć. Natomiast również nie jestem fanką panikowania i właśnie teraz patrzę na zewnątrz, widzę, że ludzie idą do domu z zakupami. Ja też to dzisiaj rano zrobiłam, też zrobiłam zakupy. Ale po prostu nie chcę się poddać temu. Dlaczego? Dlatego, że to ma zły wpływ na nasz system odpornościowy. Strach, panika obniżają nasz system odpornościowy, a teraz właśnie w tym czasie najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić, to jest właśnie wzmocnić nasz system odpornościowy. Czyli tak, zaczęłabym od tego, żeby być uważnym, jeżeli chodzi o spotykanie, wyjazdy i tak dalej, bo niestety nie wiemy, czy jesteśmy nosicielami tego wirusa, bo na początku nie ma oznak przez pewien okres czasu. Także ja sama, chcąc być odpowiedzialna, staram się unikać zbyt dużo kontaktu z ludźmi, ale również też nie w ekstremalny sposób. Na przykład jutro mam obiad urodzinowy z przyjaciółmi i zdecydowałam się, że się jednak spotkamy, ale po prostu będziemy uważni, w jaki sposób się ze sobą kontaktujemy, jak blisko ze sobą jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale też nie chciałabym się całkowicie wycofywać z życia społecznego i zamykać się na wszystkie spusty. Wydaje mi się, że to wcale, że to nie jest konieczne. Ale co jest ważne, to żeby podnieść naszą higienę do wyższego poziomu, czyli myjemy ręce oczywiście bardzo często. Słyszałam śmieszny mem, być może, że też pojawił się na Twoim telefonie, że tak często myję ręce, że aż pieczątka z 96 roku z dyskoteki mi się pojawiła. Także tak to mniej więcej wygląda też, kiedy wychodzę do supermarketu, gdzie musiałam być ostatnie dwa dni, żeby sobie jeszcze zakupić większość rzeczy, bo no nie wiemy, jak to będzie wyglądało w ciągu najbliższego tygodnia lub dwóch. Też umyłam sobie twarz, bo też nie wiemy, co w międzyczasie pobraliśmy, prawda? Słyszałam bardzo ciekawą wskazówkę od pewnego lekarza, którego moja mama słyszała, także to było od niej. Powiedziała, że dużo pić wody, dlatego że ten wirus nie potrafi przetrwać w żołądku, że on atakuje, jak wiemy, nasze drogi oddechowe, także jeżeli popijemy i pijemy dużo, może to pomóc. Nie wiem, na ile to jest skuteczne, ale dla mnie to jest zawsze dobra rada, żeby więcej pić, żeby się nie odwodnić, żeby być zdrowym i żeby wszystko w miarę dobrze funkcjonowało w naszym organizmie. Także ja jestem jak najbardziej za piciem dużo czystej wody. I ogólnie jedzmy dobre jedzenie. Nie wchodźmy w tą pułapkę pizz,
czy makaronów, czy objadanie się rzeczy z puszek. Oczywiście, jeżeli trzeba będzie, to będziemy jeść z puszki. Ja też sobie parę ich kupiłam. Głównie fasola z ryżem, to jest bardzo dobre w połączeniu razem, to jest bardzo dobre źródło pełnego białka, a jestem bardziej wegetarianką, weganką, także często właśnie muszę sięgać w takie miejsca, ale na pewno będę unikać jedzeń, które są ciężkie, które obciążają organizm. Mam dużo kapusty, która może stać, którą można fajnie sobie podgrzać na patelni z cebulą, jest bardzo smaczna, bardzo zdrowa, tego typu rzeczy, dużo jabłek, dużo pomarańczy, które mogą długo stać w skrzynkach, jak i również takich rzeczy jak na przykład ziemniaki, nasze cudowne polskie ziemniaki, bardzo zdrowe, też są mają właściwości przeciwwirusowe i wzmacniają organizm. Także polecam, żebyście właśnie byli teraz uważni, nie pozwalali na to, zwłaszcza jeżeli już pracujecie od jakiegoś czasu nad swoją dietą, żeby ten okres czasu Wam to zakłócił. Wręcz przeciwnie, starajmy się być jeszcze bardziej zdrowi. Można, jeżeli bardzo tego chcemy, można rzeczy zamrozić i tak dalej, i tak dalej. Również jeżeli chodzi o ćwiczenia, może teraz nie jest najlepszy czas na to, żeby chodzić do siłowni, ale na spacer możemy wyjść, poddychać świeżym powietrzem, jak i również poćwiczyć w domu, czyli robić jogę, można robić jakiś aerobik. No, że tak powiem, nie mamy wymówki, bo wszystko jest nam dostępne, także ja staram się spocić codziennie, przynajmniej raz, czy wchodząc wysoko po schodach, czy robiąc jakiś 20-30 minutowy trening u siebie tutaj w domu i o wiele lepiej się czuję i wszystko jakby, system limfatyczny, wszystko się szybciej obraca, wszystko się szybciej eliminuje, także wydaje mi się, że to jest dobre, żeby nie zaprzestać temu. Co jeszcze? Tutaj patrzę na moje notatki. Musimy naprawdę uważać na strach, musimy uważać na wiadomości, ile ich pobieramy. Ja Wam się przyznam, 2 dni temu rano weszłam po prostu w taką dziurę mediów, że nie mogłam z niej wyjść przez parę godzin i miałam fatalny dzień, czułam się bardzo źle, byłam przerażona. Oczywiście najgorsze kryzysowe wizje miałam w swojej głowie i dopiero później moja mama sprowadziła mnie z powrotem na ziemię i po rozmowie z nią poczułam się lepiej. I zdecydowałam od tej pory, że tylko daję sobie maksimum 10 minut z newsami. 5 minut rano, żeby tylko przejrzeć, co ewentualnie się dzieje, i po południu, a tak poza tym zamykam to wszystko, czytam książki, pracuję nad moim scenariuszem, który teraz piszę, i coś, co chciałabym Wam również polecić, co moglibyście ewentualnie zrobić, jak wykorzystać ten czas, czyli właśnie albo wciągamy się w jakiś fajny serial, albo czytamy książki, które od jakiegoś czasu nam się kolekcjonują i zbierają kurz na półkach, albo robimy coś, o czym od jakiegoś czasu myśleliśmy, czyli bierzemy się za język obcy, czy na przykład malujemy obraz, cokolwiek odkładałaś lub odkładałeś na później, ponieważ zawsze brakowało tego czasu, teraz jest na to czas, jak i również czas spędzenia czasu z ludźmi ukochanymi. I jeszcze jest jedna rzecz, takie reflektowanie się nad naszym celem w życiu, nie? Po co tu jesteśmy? Co możemy zrobić, żeby poczuć się lepiej? I jeżeli chodzi o nas samych, jak i również o nasz świat, bo to jest moja teoria i planuję, żeby nagrać na ten temat filmik osobny, bo to jest dosyć głęboki temat. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego na świecie jest tyle strachu? Dlaczego robi się tak niekomfortowo? Ja nie pamiętam, żebym tak się czuła jako dziecko. Rozmawiałam niedawno też z moją mamą na ten temat. Ona sama powiedziała, że ona nie pamięta, żeby tak było w jej okresie czasu, kiedy ona była w moim wieku. W tej chwili wszystko jakby nas tak przygasza, nas tłamsi, obciąża, tego słowa szukałam, obciąża nas. Wszystko jest takie jakby trudne. Ja się nad tym zastanawiam, bo walczę z tym sama w sobie. Naprawdę nie mam zbyt wielkich osobiście powodów na to, żeby się smucić, czy żeby być przytłoczona. Nawet z moim bólem, który na całe szczęście się coraz bardziej ulatnia i czuję się coraz lepiej, z wyjątkiem tego jednego dnia, kiedy właśnie dałam się wciągnąć mediom, bo bolała mnie strasznie głowa. Teraz już całe szczęście mnie nie boli. Zaczęłam ćwiczyć, medytować, znowu jeść dobrze i przede wszystkim nie patrzeć na, nie dawać się strachu. Ale mimo wszystko jest, coś jest, nie? Coś jest. I co to jest? Mi się wydaje, że to jest nasza matka Ziemia.
Matka Ziemia, którą obciążyliśmy olbrzymim ciężarem naszych zachowań, naszych... Ja mówię najbardziej pod kątem środowiska oczywiście, co jest temat bardzo mi bliski, odkąd byłam dzieckiem. I gatunki obumierają, jeżeli z pszczołami jest niedobrze, wrzucamy tak straszną chemię w nasz łańcuch pokarmowy. Jedzenia są przetwarzane przez genetycznie, czyli mamy teraz jeszcze do czynienia z GMO odpadami. Chemia, dym, to wszystko po prostu zatruwa nasze środowisko, zatruwa naszą ziemię. I dlaczego my mamy się czuć dobrze? Ja osobiście, jako osoba bardzo wysoko wrażliwa i empatyczna, nie czuję się z tym dobrze. Ja się budzę i cały czas mam jakiś taki dziwny niepokój. I oczywiście poddawanie się temu niepokojowi to nie jest rozwiązanie, absolutnie, bo można się w tym coraz bardziej pogrążyć. Dlatego chciałabym Ciebie zachęcić do dołączenia do mnie i postanowienia, że w dodatku tego, że zajmujemy się sobą teraz, leczymy siebie, uzdrawiamy siebie, to jeszcze uzdrówmy naszą okolicę, zróbmy coś dla naszej ziemi. Ja się z tym czuję o wiele lepiej. Czuję się wtedy, że jak się budzę, to jestem częścią rozwiązania, nie częścią problemu. Czyli znajdźmy może jakiś cel, znajdźmy jakieś jedną rzecz, bo wiem, że tego jest dużo, tego jest tak dużo, jakby się tak zacząć wymieniać, że nie wiadomo od czego zacząć. Tylko zaczynajmy od czegoś łatwego, czegoś, co jest najbliższe Twojemu sercu. Obecnie, na czym ja się koncentruję, to są plastiki. Chcę wyeliminować plastik całkowicie z mojego życia. Czy wiesz na przykład, że co tydzień konsumujesz jedną kartę kredytową plastiku? To jest w naszych rybach, to jest w naszej wodzie, i pitnej z kranu, i pitnej z plastików. To jest po prostu wszędzie. Mikroplastiki są wszędzie. Także to bardzo obciąga nasz organizm, zwłaszcza nasz system hormonalny, przez który być może, nie wiem na 100%, ale pojawiają się naukowe research, pojawiają się naukowe papiery, reportaże i tak dalej, że być może to jest też po części odpowiedzialne za to, że jesteśmy mniej płodni jako gatunek. Z jednej strony ma to sens, matka natura się broni, robimy jej okropne rzeczy. Czyli co możemy zrobić? Ja na przykład rozdzielam swoje wszystkie śmieci i takich jest zbyt dużo, bardzo mi się to nie podoba, kiedy patrzę na to, jak wygląda mój kosz na śmieci, jest tego za dużo, wszystko jest opakowanie, denerwuje mnie to strasznie, ale zaczęłam teraz rozdzielać rzeczy, które są tylko naturalne, czyli które się rozłożą, i kupiłam specjalne worki, które się rozkładają po miesiącu, po 30 dniach, czyli nie plastik, ale takie rozkładające się worki. Okej, dobra, kosztują 2 czy 3 razy więcej, no to ileż to może być? 5-6 zł więcej? Warto, żeby tego wszystkiego razem nie mieszać, żeby przynajmniej to rozdzielić. I obecnie zawsze noszę ze sobą szmaciane worki, tak jak moja babcia nosiła kiedyś, i nie używam plastików do kupna owoców czy warzyw. Staram się to wszystko kupować osobno, rozdzielnie. Wiem, że mamy teraz coraz większą paranoję na temat tego, że właśnie wirusy, bakterie i tak dalej, plastik w pewnym sensie pomaga oddzielać nam jedne rzeczy od drugich, jakby chroni nasze warzywa, nasze owoce, ale tak naprawdę jak się zastanowimy nad tym, to czy na pewno, bo i tak wszystko trzeba porządnie umyć, zanim to zjemy, wygotować i tak dalej. Jest również jeszcze inne rozwiązanie. Zaczęłam współpracować z taką firmą w Stanach Zjednoczonych, to już było około 10 lat temu, która produkowała plastiki z celulozy, czyli z fasoli, z jakichś tam innych roślinnych źródeł, które się również po jakimś czasie rozkładają. Także jeżeli masz możliwość użycia takich rzeczy czy takich opakowań, zapłać te ekstra parę groszy, ale poczujesz się z tym lepiej, że naprawdę robisz coś dobrego dla naszej planety, bo w tej chwili, co się dzieje w oceanach, to jest po prostu absolutnie przerażające. Całe lodówki pływają w naszym Pacyfiku, umierają wieloryby, ponieważ jedzą butelki plastikowe, prawda? Ja wiem, nie chciałam Was tutaj zdołować tym filmikiem, ale również chciałabym troszeczkę wbić alarm, żebyśmy coś zaczęli robić, każdy z nas indywidualnie. Oczywiście
najwięcej mocy ma tutaj nasz rząd. Takie rzeczy powinny się zrobić, mam nadzieję, w najbliższym czasie, nielegalne. Plastikowe torby, takie rzeczy. Powinno to być po prostu karane. Powinny być wprowadzone nowe rozwiązania, ale nie ma na co czekać. Musimy to, wydaje mi się, brać po prostu życie w nasze ręce. Lub być może jest jakieś coś innego, co Cię interesuje, czym chciałbyś się zająć. To może być teraz właśnie czas, w tym okresie tej epidemii, żebyśmy się zastanowili nad tym, co robimy naszej ziemi, ponieważ im bardziej ona jest zatruta, tym bardziej ona będzie produkowała trujące mikroorganizmy, drobnoustroje. Także zróbmy coś. Zróbmy coś. Okej, okay, jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to jest poza stresem, który też jeszcze chciałabym rozwinąć, ten temat, to są granice, nie? Ważny temat, zwłaszcza jeżeli dopiero co wyszedłeś lub wyszłaś z toksycznego związku. Teraz może być taki czas, kiedy czujesz się podatna na krzywdę, kiedy czujesz się może troszeczkę niepewna i ta osoba będzie do Ciebie wydzwaniać, będzie się próbowała z Tobą kontaktować, ponieważ czujesz potrzebę bliskości w tych niepewnych czasach. Uważaj na to, uważaj, bo takie toksyczne osoby mogą jeszcze bardziej obniżyć Twój system odpornościowy, spowodować jeszcze więcej stresu w Twoim życiu, no i jeszcze później zrobić tak, że nie dość, że mamy ten kłopot, to jeszcze dodatkowo możemy się zresetować i do wcześniejszego czasu, kiedy czuliśmy się źle, bo znowu ta osoba wkroczy w nasze życie. Także uważaj, nie komunikuj się z tą osobą, nie wysyłaj im wiadomości. Możesz im zawsze wysłać dobrą energię ze swojego serca, ale jeżeli oni próbują się z Tobą skontaktować, to nie rób tego. Jeżeli potrzebujesz rozmowy z kimś bliskim, zadzwoń do znajomego, do przyjaciela, któremu ufasz, który jest bezpieczny. Nawet jeżeli ta osoba jest daleko, daleko za morzem, za oceanem, lepiej zrób tak, niż otwórz swoje serce znowu dla osoby, która być może, że to serce znowu Ci złamie. Stres, tak jak wspominałam wcześniej, nie warto jest poddawać się mocy strachu. Musimy teraz wziąć życie w nasze ręce, stać się jak najbardziej odpowiedzialny za nasze czyny i myśleć o rozwiązaniach. Jak najbardziej myśleć o rozwiązaniach, bo wydaje mi się, że jak już ta fala przejdzie, jak wyjdziemy po drugiej stronie, możemy wykorzystać ten alarm i tą sytuację po to, żeby stać się lepszym gatunkiem. Nie dla siebie tylko nawzajem, ale również dla naszej Ziemi. Także bądźmy racjonalni, nie poddajmy się naszym emocjom, tylko myślmy jak najbardziej sercem, jak najbardziej umysłem i wydaje mi się, że przejdziemy przez to, przetrwaliśmy. Nie gorsze rzeczy przetrwaliśmy w naszej przeszłości. Będzie dobrze. Także ja Wam bardzo mocno wysyłam dużo miłości z mojego serca. Czekam na Wasze komentarze, czy dołączycie ze mną do akcji antyplastik. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę i wysyłam Wam duży promyk słońca z mojego serca i bądźcie bezpieczni, trzymajcie się dobrze, zróbcie zakupy dla swojego własnego spokoju na tydzień, dwa. Wydaje mi się, że wszystko będzie funkcjonowało normalnie. Jeszcze na koniec Wam powiem, że przyjaciółka z Włoch powiedziała mojej mamie, która mi przekazała tą informację, że we Włoszech wszystko funkcjonuje, każdy ma dostęp do wszystkiego, co potrzebuje, bo sklepy są nadal otwarte, tylko że to jest w taki sposób zorganizowane, że tylko mniejsza ilość ludzi może wejść naraz, ale wszyscy mają dostęp do wszystkiego, także nie ma co panikować, nie będziemy głodować, przeżyjemy jakoś. W razie czego mamy siebie nawzajem, może to jest czas lepszego kontaktu z sąsiadem, nie wiem, może nas to zbliży. Czasami jest tak, że właśnie najgorsze tragedie zbliżają nas najbardziej. Także ja życzę nam tego, żebyśmy wykorzystali tą falę w jak najlepszy sposób i nie zamartwiali się, ale myśleli jak najbardziej racjonalnie i trzymali się rozsądku. Okej, dobrze, to ja kończę na razie. Jeszcze raz czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.